No cześć, witam na moim kanale Krzemyki, Krzemyk and Bushfan. Dzisiaj trochę nietypowo, muszę najpierw walnąć krótką historyjkę. A tam na jakimś spotkaniu bushcraftowym była rozmowa o tradycyjnym rozpalaniu ognia, o wykorzystaniu krzesiwa. No i tak w rozmowach doszliśmy do wniosku, że używając krzemienia i krzesiwa kowalskiego, tak, czyli takich elementów, krzesiwo kowalskie, tak, jakby pracując w ten sposób nad iskrą, powodujesz, że tak naprawdę ta krawędź po pewnym czasie zostaje zaułuskana przez uderzenia, wygładzona i te iskry są coraz mniejsze. No i co tutaj zrobić, no, będąc gdzieś w lesie? Ja bym powiedział, oczywiście noś ze sobą kamień albo tam jakieś inne kawałek poroża czy coś, żeby się pobawić. No ale bushcraftowcy mówią, nie, w nożu muszę mieć wszystko. No i spróbuj, Marek, pobaw się, zastanów, co by tutaj można zrobić, żeby zintegrować właśnie nóż z czymś, co pozwoli nam, co pozwoli odświeżyć to trochę. No, czyli przetrzeć gdzieś właśnie te wyrobione takie miejsca z powrotem, żeby były, czy ewentualnie połupać krzemyczek. Więc no ja metalem generalnie nie łupię. Więc pobawiłem się tam różnymi metalowymi elementami, które znalazłem. Zastanawiając się, co by tutaj można było zrobić. O, jakaś kulka złożyska. No i to tak a propos też zastanawiając się, jakby można było mieć w takim nożu. Ja mam tam kołodziej. No cóż. Po pierwsze i najważniejsze, to spojrzałem też na parę filmików, zdjęć, jak ludzie, jakiego rodzaju krzemienia, czyli jaki kształt ma krzemień. Generalnie ludzie używają raczej płaskich, takich spłaszczonych kawałków, takich różnych odmianach, wielkościach, tak jakby bardziej płaskie. No lekkie, gdzieś tam sporo. Oczywiście no można grubsze, można takie gdzieś tam fragmenty okorowane. No najważniejsze właśnie, żeby mieć taki kawałek dość ostrej krawędzi, o którą będzie się uderzało, trzymając gdzieś tutaj podpałkę. No i powiem tak, w ramach moich eksperymentów doszedłem do jedynego wniosku logicznego i rozsądnego, więc jeśli chciałbyś, drogi nożorobie, bo to do was, tak, wyprodukować takie zintegrowane urządzenie do łupania, to bym powiedział, musisz to zrobić dokładnie tak, czyli taki właśnie bolec zaokrąglony mógłby być, nie musi być ostry, w full tangu, wystający właśnie gdzieś tak te kilka centymetrów, powiedzmy 2-2,5 centymetra, tak, będzie powodował, że w miarę spokojnie będzie można było tym metodą naciskową odświeżyć to trochę. A jak przyjdzie co do czego, taka, jakby tak średnio widzę tą pracę, ale w tą stronę, jak gdybym trzymał tak nóż, miał taki bolec i miał do połupania jakiś taki większy kawałek, no to po prostu uderzałbym krótkimi ruchami, mając to oparcie na jakimś pieńku na przykład, tak, to powodowałoby odłupywania. Więc jeżeli ktoś z was się zdecyduje na wyprodukowanie takiego bushcraftowego noża, może w komplecie z krzesiwem kowalskim, to zasugeruję coś takiego, no, trochę jak bagnety z I wojny światowej, okopowe, do rozbijania czaszek. No wiecie, jak się tam jakiś niedźwiedź przywlecze gdzieś w lesie, jak człowiek jest, to zawsze się ubije, nie? No, także pozdrawiam, macie pytania, dajcie, pomogę, poszukam odpowiedzi. Pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał, no, dzwoneczki włączcie, te sprawy. No, pozdrawiam.